Wszystkim polecam zajęcia z teatru po polsku w Paryżu. To jest niesamowita okazja, żeby mieć styczność z najlepszymi tekstami po polsku, z znakomitą reżyserką i przepięknymi ludźmi, którzy są Polakami, Francuzami, Hiszpanami, Europejczykami, ale jednoczą się przez teatr. Dzień dobry, nazywam się Laura, urodziłam się we Francji, moi rodzice są Polakami. Zaczęłam teatr 2 lata temu, bo chciałam polepszyć mój język polski, ucząc się i czytając po polsku. No, w tym roku byłem na spektaklu właśnie tego teatru Abgefu i było naprawdę super, było rewelacyjnie, pełno pozytywnej energii, aktorzy świetnie grają. To był naprawdę miły moment, te 2 godziny przeszły od tak i naprawdę Wam polecam. Wydaje mi się, że to jest fajne doświadczenie, żeby pójść na te zajęcia teatralne, żeby chociażby poznać nowych ludzi i trochę też się jakoś na scenie móc pokazać, więc to jest rewelacyjne, więc polecam serdecznie. Już od 3 lat tutaj w Paryżu biorę udział w spektaklach i w zajęciach prowadzonych przez Maję Saraczyńską. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ben, moi, en fait, je suis allée aux 2 derniers spectacles, celui de cette année et celui de l'année dernière. Je parle pas du tout polonais, mais je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est génial que la communauté polonaise de Paris fasse ce genre d'initiative. Et je trouve que c'est intéressant même pour les gens qui appartiennent pas à cette communauté. Là, en l'occurrence, cette année, il y avait le texte traduit en français, donc ça m'a permis de suivre et de comprendre, de découvrir un texte polonais, une pièce polonaise. Je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. J'ai passé un bon moment. On vient de finir la représentation là, c'était vraiment super au théâtre. J'ai vraiment grandement apprécié la performance des acteurs. Franchement, on sentait qu'il y avait beaucoup de préparation, beaucoup d'investissement, énormément d'émotions communiquées au public. Voilà, je vous invite tous à venir parce que c'est super intéressant, les gens sont super accueillants. Wy zale pasja trzeba moment. Zebraliśmy dzisiaj tutaj, aby streszczać. Spieszymy się do pracy. No, ludzie, dajcie mi dojść do słowa. O, dziękuję. Przywiozłem właśnie do pana list. Oto dla on. Mnie list. Tak, wiesz, panowie się znają? Oczywiście. Od 10 lat dostarczam panu pocztę. Tak. Nie wiedziałem, że znajduje się pan na pełnym morzu. Tak. Doskonale się składa. Mam dla pana depeszę. Proszę, właśnie zmierzałem z tą depeszą do pańskiego domku, kiedy zmyła mnie fala. Pływam nieźle, na szczęście. Oto ona. No więc to był taki mały fragment naszego spektaklu, kiedy mrożka na pełnym morzu, kiedy Laura, Ania, aka średni, gruby, ja mały, którego chcą zjeść. I Dominika. Listonosz. Która przynosi nam depeszę na pełnym morzu. Od września zapraszam na następne warsztaty teatralne. Przyjdźcie z nami. Tak, będzie kolejna próbka absurdalnego humoru po polsku.